Dzień dobry. To miało być okno transferowe imienia Kiliana Mbappé. Tymczasem to okienko jeszcze nie zostało otwarte. Mamy gigantyczny ruch w interesie, jeśli chodzi o trenerów. Mamy prawdziwą karuzelę, jeśli chodzi o Bayern. Co chwilkę dostajemy informacje o tym, jacy to trenerzy odmawiają Bawarczykom. Można było się spodziewać, że będzie zamieszanie w Manchesterze United. Można było się spodziewać, że będzie chaos także w Barcelonie, ponieważ tam chaos trwa permanentnie. Natomiast kibice Chelsea, śledząc zespół Mauricio Pochettino w ostatnich miesiącach, mogli zastanawiać się, czy całe to zamieszanie także dotknie ich klub. To znaczy, czy Chelsea także wymieni trenera w trakcie tego letniego okna. No i okazało się, że po 11 miesiącach za porozumieniem stron swoją przygodę z Chelsea zakończył Mauricio Pochettino. I z jednej strony to może nie jest jakaś informacja szokująca, ponieważ sam Argentyńczyk ostatnio kilka razy wysyłał takie sygnały między wierszami, że tutaj nie chodzi tylko o to, czy właściciele klubu będą szczęśliwi, czy szczęśliwi będą dyrektorzy sportowi, ponieważ istotne jest też to, czy... Szczęśliwi będą trenerzy. No i okazało się, że to były prorocze słowa, ponieważ Mauricio Poczetino koniec końców z Chelsea się pożegnał i widząc reakcję niektórych zawodników w mediach społecznościowych, można dojść do wniosku, że naprawdę ich ta informacja zasmuciła i zszokowała. Dlaczego? Ano dlatego, że Chelsea ostatnio zaczęła grać zdecydowanie lepiej. Tutaj widzicie tabelę z Transfermarkt i widzicie progres Chelsea, która jeszcze w połowie tego sezonu zajmowała bardzo słabe 12 miejsce w lidze. To był etap 16. Kolejki, natomiast później ekipa The Blues zaczęła się piąć do góry. Pięć ostatnich spotkań w tym sezonie to jest oczywiście pięć zwycięstw, i Chelsea koniec końców okazała się tym zespołem, który zaliczył największy progres względem poprzedniego bardzo kiepskiego sezonu. Biorąc pod uwagę okres od Boxing Day, Chelsea jest czwartą drużyną Premier League po Manchesterze City, Arsenalu i Liverpoolu. Jedna porażka w 15 ostatnich meczach ligowych. Ogólnie Chelsea w tym sezonie, patrząc na wszystkie fronty, strzeliła 102 gole, a 77 ramek zdobytych w lidze to trzeci wynik Chelsea, jeśli chodzi o rozgrywki. Premier League więcej bramek zdobywali jedynie w sezonach 2009-2010 i 16-17, kiedy wygrywali mistrzostwo. To jest oczywiście jedna strona medalu. Druga strona jest taka, że Chelsea straciła 63 gole, czyli oczywiście także najwięcej. Natomiast ten skok o 19 punktów względem poprzedniego sezonu to jest coś na co warto zwrócić uwagę i warto docenić to o tyle, że przede wszystkim to jest ten dorobek wypracowany w rundzie wiosennej, kiedy Chelsea zaczęła lepiej punktować, Chelsea zaczęła lepiej grać, nie powiem, że była kompletnym zespołem. Natomiast Mauricio Pochettino Koniec końców pokazał, że potrafi radzić sobie z różnymi kryzysami, że potrafi radzić sobie z kontuzjami poszczególnych zawodników. On pewnie zakładał, kiedy Christopher Nkunku podpisywał kontrakt z Chelsea, że on będzie wiodącą postacią tego klubu na dłuższą metę. Nie spodziewał się, że będzie właśnie tyle problemów na koniec sezonu. Pewnie też nie zakładał, że Chelsea będzie zespołem, który obejrzy najwięcej żółtych kartek w tym sezonie. To są pewne statystyki, które mogą zaskakiwać. Natomiast zawsze Argentyńczyka można usprawiedliwić tym, że Chelsea jest klubem w przebudowie, w którym ta przebudowa nastąpiła w sposób nagły. Jest klubem, który wydał ponad miliard euro na transfery, i jest klubem, który w tym sezonie Premier League, co widzicie na tej tabelce, dysponował najmłodszą kadrą w lidze. Do tego jeszcze udało się wyeksponować potencjał Kola Palmera, który stał się jednym z najlepszych piłkarzy całej ligi i stał się trzecim piłkarzem Chelsea, który potrafił zdobyć 20 goli na poziomie Premier League w debiutanckim sezonie, wcześniej dokonali tego Jimmy Floyd Hasselbank, a także Diego Costa. Natomiast koniec końców doszło jednak do tego pożegnania. I skąd to wszystko się wzięło? Bardzo ciekawy artykuł na ten temat opublikowało. The Athletic, które przedstawiło szczegóły tego rozstania i to w jaki sposób narastała frustracja Mauricio Pochettino, który po pierwsze chciał ściągać większą liczbę bardziej doświadczonych zawodników mając taki kontrast pomiędzy Chelsea a Tottenhamem, a w Chelsea takim głównym weteranem był Thiago Silva, który oczywiście żegna się wraz z zakończeniem tego sezonu i druga kwestia była też taka, że Mauricio Pochettino chciał dostać trzyletni kontrakt oni zaproponowali mu 2 plus 1 dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia, ponieważ po przygodzie Grahama Pottera, który miał być trenerem na wiele lat, który dostał pięcioletnią umowę. Władze Chelsea doszły do wniosku, że nie ma sensu wiązać się aż tak długimi kontraktami. Do tego oczywiście dochodziło do jeszcze różnych sporów w kontekście transferów. To są przecieki właśnie, które publikowali angielscy dziennikarze. A propos tego, że na przykład Mauricio Pochettino nie miał mieć pełnego przekonania do Enzo Fernandesa pod kątem jego gry w defensywie i jego kreatywności w ataku i nie miał też przekonania, że Moises Caicedo, który urósł swoją drogą w ostatnich miesiącach, jest zawodnikiem wystarczająco dobrym, żeby grać na pozycji właśnie defensywnego pomocnika w tej ekipie. Z kolei Mauricio Pochettino był zwolennikiem Konora Gallaghera, który z Chelsea się pożegna prawdopodobnie po to, żeby ogarnąć kwestie właśnie związane z Financial Fair Play. No i Mauricio Pochettino zależało także na tym, żeby Chelsea przeprowadziła transfery zimą, a ostatecznie do takich ruchów nie doszło. Według The Athletic Pochettino miał poprosić o ściągnięcie dwóch bardzo doświadczonych piłkarzy, którzy ostatecznie nie wylądowali w Chelsea i nie wylądowali także w Top 5. Oprócz tego pojawiały się zarzuty, że treningi u Pochettino były zbyt intensywne, że piłka Piłkarze byli przepracowani, także zarzucono mu właśnie w tym przywoływanym tekście, że warsztat taktyczny Argentyńczyka wcale nie był tak zaawansowany, jak można było sądzić. I tutaj wspominano chociażby o takiej niechęci Poczetino chociażby do indywidualnych treningów dotyczących stałych fragmentów gry. Mam na myśli konkretnie specjalistyczne zajęcia właśnie związane ze stałymi fragmentami. I opisano tutaj historię jednego z anonimowych piłkarzy, który miał dostać nową rolę na któreś ze spotkań, i o tej nowej roli dowiedział się dosłownie kilka godzin przed meczem, kiedy poczytał podał skład. Takie są doniesienia. Natomiast druga strona medalu jest taka, że Mauricio Poczetino, także w oczach piłkarzy Chelsea, uchodzi za fantastycznego gościa, za super trenera, za szkoleniowca, który potrafi świetnie dogadywać się z piłkarzami. Uchodzi za trenera, który potrafi bardzo fajnie budować relacje właśnie ze swoimi graczami, co stoi w pewnym kontraście do tych narzekań, które zostały właśnie tutaj opisane. Tak więc pewnie ci, którzy będą chcieli w jakiś sposób usprawiedliwić odejście Mauricio Poczetino, będą teraz wypuszczać także przecieki w angielskich mediach, które w jakiś sposób będą dyskredytować, Argentyńczyka, by pokazać, że Chelsea wcale się tutaj nie pomyliła i że wcale nie pozbyła się topowego trenera. A gdzie leży prawda? Często w takich sytuacjach mówi się, że prawda leży po środku. To jest oczywiście bzdura. Nie mamy pojęcia, gdzie leży prawda. Być może każdy z tych donosicieli na Mauricio Poczytino ma trochę racji, natomiast koniec końców jak najbardziej możemy postrzegać właśnie Argentyńczyka jako topowego trenera i wydaje mi się, że cała ta historia z Chelsea, która trwała tylko 11 miesięcy, a która miała trwać oczywiście wiele lat, ponieważ Koniec końców, kiedy Todd Bowley, kiedy Clear Lake Capital przejęli Chelsea, no to założenie było takie, że oni budują młody skład, młodą kadrę, kadrę najmłodszą właśnie w Premier League, po to, żeby to był projekt długofalowy. No i tak, z jednej strony mamy do czynienia ze ściąganiem bardzo dużej liczby zawodników przyszłościowych. Takich zawodników, którym naprawdę trzeba dać czas, zanim oni zrozumieją Premier League, zanim oni wskoczą na odpowiedni poziom. Natomiast od 2022 roku ekipę Chelsea prowadzili następujący trenerzy. Thomas Tuchel, Graham Potter, Bruno Saltor, no to jest jeden mecz, więc tego nie musimy liczyć. Frank Lampard, a także Mauricio Pochettino. Więc no, trudno jest obudowanie takiej długofalowości, kiedy co chwilkę zmieniasz trenerów. Natomiast jeśli po drodze też władze Chelsea doszły do wniosku, co sugerował właśnie między wierszami sam poczytino a propos tego, czy ktoś jest szczęśliwy, czy szczęśliwy nie jest, że na dłuższą metę oni mogą się nie dogadywać, chociażby właśnie w kontekście tych transferów, tej polityki transferowej, jeżeli rzeczywiście prawdą jest to, że Mauricio Poczetino zależało na tym, żeby ściągać większą liczbę piłkarzy doświadczonych, po to, żeby Markus Bettinelli nie odgrywał tam bardzo ważnej roli, czyli zawodnik rezerwowy, zawodnik, który rozegrał tylko jedno spotkanie w Chelsea, a ma ważny głos, ponieważ jest piłkarzem doświadczonym. A władze Chelsea z kolei, tak w ramach kontrastu, walały ściągać młodych zawodników, i jeśli do tego dochodzi, dochodzi fakt, że Chelsea chce budować klub w taki sposób, że dyrektorzy sportowi odpowiadają za politykę transferową, a trener ma być trenerem i nauczycielem, jak często się pisze w kontekście Chelsea, no to być może rzeczywiście Mauricio Poczetino nie był tutaj dobrze dobrany. Teoretycznie do takiego, do takiego modelu pewnie bardziej pasowałby Graham Potter, być może, nie wiem, Roberto de Zerbi, chociaż on też apelował, na przykład o więcej transferów w Brighton. I wydaje mi się, że z tego wszystkiego biorą się właśnie te obecne spekulacje a propos nowego trenera Chelsea, bo tam wymienia się między innymi tych twórców awansów do Premier League, awansów Leicester i Ipswich, czyli Enzo Maresca, a także Kirana McKenna, ponieważ trener na dorobku, trener młody, nie będzie prawdopodobnie uzurpował sobie takiego prawa, żeby być nie wiem, menedżerem w stylu angielskim z niesamowicie szerokimi kompetencjami. A Mauricio Pochettino, jako trener, który już udowodnił swoją wartość w Tottenhamie, wcześniej w Southampton, także w Paris Saint-Germain, nie będzie szkoleniowcem, który po prostu przyjdzie i od tak wszystko zaakceptuje. Dlatego o ile ten zespół naprawdę w ostatnim czasie się rozwijał i dało się zauważyć, że Poczetino radzi sobie z kryzysami, że oczywiście tam wiele rzeczy było jeszcze do poprawy, ale że było na czym budować, że Poczetino poznał tych piłkarzy, że dostał całą tę grupę nowych zawodników i że z każdym kolejnym miesiącem oni zaczęli coraz bardziej nadawać na tych samych falach, ale no, wciąż, wciąż tam jest wielu piłkarzy do oszlifowania. Mój Sky ten sezon pokazał, że potrzebował po prostu tego szlifu. Że potrzebował złapać ogładę. Nicolas Jackson, wspominałem, to jeszcze w Villarealu był zawodnikiem, który raził nieskutecznością w sytuacjach sam na sam i to też zostało przeniesione oczywiście na Chelsea, więc być może, rzeczywiście to jest taki etap, kiedy ci piłkarze bardziej potrzebują trenera. Natomiast pytanie w takim razie o cele Chelsea, bo oczywiście celem zawsze będzie awans do Champions League. Natomiast na dłuższą metę, jeśli oni sobie na przykład ściągną szkoleniowca, nauczyciela, szkoleniowca, który przede wszystkim ma trenować piłkarzy, i ta jego rola urośnie, jeśli on będzie odnosił sukcesy z tym klubem, no to on też będzie chciał odgrywać ważniejszą rolę, właśnie jeśli chodzi o tę politykę transferową. Natomiast jestem przekonany, że nowemu trenerowi po pracy Mauricio Poczetino będzie po prostu łatwiej. Poczetino nie pozostawia po sobie spalonej ziemi. Wręcz przeciwnie, on pozostawia pewien fundament, na którym tę nową Chelsea będzie można oczywiście budować. Nową Chelsea, do której być może dołączy Estewan, czyli jeden z największych talentów brazylijskiego futbolu, o którym być może przygotuje właśnie tutaj oddzielny odcinek. W każdym razie, jeśli to ma być taki nowoczesny, młody trener, trener bazujący także na statystykach na takim zdecydowanie bardziej nowoczesnym podejściu do futbolu, no to być może rzeczywiście pasowałby tutaj bardziej ktoś taki niż Mauricio Pochettino. Natomiast, tak jak mówię, moim zdaniem ta praca nie sprawi, że Poczetino nagle zacznie być postrzegany przez rynek jako trener z niższej półki. Wydaje mi się, że on cały czas jak najbardziej będzie plasowany bardzo wysoko właśnie jeśli chodzi o ten rynek. No i tutaj oczywiście był wymieniany w kontekście pracy w reprezentacji Anglii po Southgate'cie. Pojawiały się plotki, że w razie czego może dostać miękkie lądowanie w al itihad gdzie pracuje Ramon Planes, który jest jego zwolennikiem. Taka propos Ramona Planesa stąd brały się też te plotki, kiedy Mauricio Poczetino był łączony z Barceloną, kiedy no, przypo przypominano także te jego stare deklaracje a proponie niechęci do Barcelony, więc w razie czego, gdyby nie miał napinki, to po pierwsze może sobie pozwolić na wakacje, po drugie może sobie pozwolić na wakacje w Arabii Saudyjskiej, natomiast wydaje mi się, że wciąż wiele klubów jak najbardziej może o nim pomyśleć. Temat Manchester United to jest historia grana tak naprawdę już od dłuższego czasu. Jeszcze przed Chelsea, wydaje mi się, że przed PSG albo gdzieś mniej więcej w podobnym momencie, Mauricio Pochettino był regularnie łączony także z Realem Madryt, więc... To nie jest tak, że brak awansu do Ligi Mistrzów i zajęcie tylko szóstego miejsca z Chelsea sprawi, że Poczetino za chwilkę będzie postrzegany po prostu jako trener, który mógłby przejąć Sewillę. Bo takie spekulacje gdzieś tam też latały, ale trudno brać to serio. Wydaje mi się, że każdy topowy klub, który będzie chciał ściągnąć menedżera z własnym zdaniem, takiego menedżera, trenera menedżera, który chce też mieć w miarę szerokie kompetencje, wpływ na budowanie klubu, a nie tylko stricte sam trening, będzie po prostu brał pod uwagę Mauricio Pochettino. Natomiast jeśli doszło tam po drodze właśnie do takich rozbieżności a propos tego kto jak widzi klub i kto ma decydować właśnie o tym, co w klubie ma się dziać, no to być może rzeczywiście trzeba było się rozstać po prostu w tym momencie. Natomiast timing rzeczywiście może być zaskakujący, no bo skoro piłkarze Chelsea są aż tak zaskoczeni, jak sugerują w swoich mediach społecznościowych, no to musiał to być dla nich szok. Natomiast być może po prostu nie było innego wyjścia. Zresztą taka propos tego trenowania piłkarzy i tematu kompetencji menedżera czy trenera, no to podobną sytuację mamy w Liverpoolu, gdzie Arne Slot też ma odpowiadać przede wszystkim za trening piłkarzy, za ich rozwój indywidualny, natomiast w transferach oczywiście w temacie transferów może się wypowiadać, natomiast nie ma tego decydującego głosu. No i i tak się kończy właśnie ta krótka przygoda Mauricio Pochettino z Chelsea on przejął w moim odczuciu jeden z najtrudniejszych projektów w tej topowej piłce w ostatnich latach, to znaczy Chelsea na dłuższą metę może być super miejscem do pracy, jak to wszystko tam się ułoży, ustabilizuje, jak te fundamenty zostaną jeszcze wzmocnione przez nowego trenera, to wydaje mi się, że to może być naprawdę sensowne miejsce do pracy, natomiast Pochettino przejął ten klub po prostu w takim momencie newralgicznym w takim momencie, w którym wydaje mi się, że wielu innych trenerów mogłoby sobie jeszcze jeszcze bardziej połamać zęby niż Argentyńczyk i zająć, koniec końców, właśnie gorsze miejsce niż Poczetino. A on wytrwał, poprawił tę ekipę i, koniec końców, nie przyniósł wstydu, awansował do, do europejskich pucharów pod pewnymi względami. Chelsea, tak jak mówiłem, zaliczyła historyczne wyniki, Cole Palmer notujący naprawdę kapitalne statystyki, więc, tak naprawdę, nie kończy, może nie kończy się to wszystko happy endem, natomiast też nie kończy się jakąś totalną dramą w przypadku Mauricio. Poczytino i tak to mniej więcej wyglądało. I to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Nie ukrywam, że nagrałem to, ponieważ pojawiło się mnóstwo pytań w komentarzach: Czy nagram coś o Chelsea? Pojawia się też mnóstwo pytań o Bayern. Odpowiedź, jak zwykle, w takich przypadkach brzmi: Jeśli czas pozwoli, to nagram. A czas może nie pozwolić, ponieważ natłok obecnie tych wszystkich informacji jest bardzo duży, a tuż po sezonie zawijam się na krótkie wakacje. I to by było tyle, jeśli chodzi o te krótkie ogłoszenia. Dzięki, do następnego razu. Hej.